perspektywy wieszy, kto co, dyrektorów, naczelników, no to jak się oświatą zajmować, prawda? I oczywiście ja patrzyłem, kiedy ten głupi Giertych został ministrem edukacji, zaczął te mundurki, ja mówię człowieku, tyś tam byłem, przecież cię zdejmą prędzej, nim ten mundurek uszyjesz. No i tak się stało, prawda? No tak się stało. Pani Katarzyna Hall jest 17. ministrem edukacji narodowej od roku 89. Pan Marek Sawicki jest 24. ministrem rolnictwa od 86. Ale proszę, do roku, do 84. roku wymieniłem premierów. Raz, dwa, trzy, cztery, prawda? W Kanadzie. Mulroney od 84. do 93. Campbell, to jest taki ciekawy przypadek, to jest właśnie Jim Campbell. 25 czerwca 93 do 4 listopada. Jedyny premier, który był tylko kilka miesięcy po rządzie. Ale dlaczego? Bo przegrała wybory w swoim okręgu. Premier musi wygrać wybory w swoim okręgu. I to żadne mianowanie partyjne nie pomoże. Prawda? Tutaj premier prawda, nic nie musi. Przywódca partii, no, wszystko zagwarantowane. To jest właśnie przykład, prawda? Prezydent partii przegrywa wybory w swoim okręgu wyborczym. A to znaczy koniec kariery, prawda? To znaczy koniec. Nie będziesz premierem, to do widzenia. To jest właśnie to, co to są pana okręgi wyborcze. Australia to samo. Proszę zobaczyć, do 83 roku trzech premierów. No to można w takim kraju. Można takim krajem rządzić, można prawda, podejmować decyzje, można planować, można przewidywać, można prawda, jakieś rzeczy robić. Na co to można robić? To można tylko na jakieś naciski z zewnątrz na coś prawda, odreagować. Takie państwo jest po prostu chore. No. Ani na międzynarodowość się nie liczy, ani prawda, nie liczy się wewnętrznie. Poza tym nikt tego nie poważa. No i oczywiście sprawy fundamentalne. Ta ordynacja ma wady najzupełniej fundamentalne. Po pierwsze, nasze bierne prawo wyborcze. Jesteśmy pozbawieni biernego prawa wyborczego. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy kandydować do Sejmu. Nikt z nas nie może, żeby nie wiem ile pieniędzy zgromadził, nie wiem, żeby ile podpisów zebrał pod swoją kandydaturą, żeby wszyscy obywatele w całym okręgu podpisali, nie może zgłosić swojej kandydatury. Takiej możliwości nie ma prawa. Takich rzeczy w ogóle nie dopuszczę. No oczywiście konstytucyjne zasady równości i bezpośredniości wyborów i zasada, to są wszystko naruszone zasady. Ja to mogę rozwinąć, ale już będę kończył. Jeśli dlaczego to jest niezauważane? Dlaczego o tym się nie mówi? To jest kilka powodów. Jedna z tego to jest to, że mamy bardzo niską kulturę prawną, niski stan świadomości obywatelskiej, że przez tych nieuków, którzy uczyli nas prawa konstytucyjnego przez 50 lat, bo przecież za PRL-u też były wybory, jak pamiętacie, były wybory, były równe, były powszechne, były bezpośrednie. I oni mówili, że wszystko bardzo dobrze. I tak przeszło do tego, do III Rzeczypospolitej. Niska kultura prawna i stan świadomości, no i oczywiście niski poziom edukacji, ludzie nie wiedzą, nie rozumieją o co chodzi. Nauki społeczne na naszych uczelniach są w ręku wczorajszych mistrzów. I to się wszystko prawda, kumuluje do tego postulatu, który podnosimy, że konieczna jest pilna reforma ordynacji wyborczej do Sejmu i to jest warunek konieczny i najważniejszy dla prawa państwa. I ja w tym miejscu przerwę. Proszę bardzo. Państwo będzie wypowiedzi. Senat jest potrzebny? Proszę? Senat. Bo jest o Senat. Czy Senat? W tym momencie, teraz. Proszę pana, no to jest w ogóle cała ta struktura państwa jest kompletnie bez sensu. To jest bez sensu była taka struktura. Ten senat jest umiejscowiony, to są, proszę pana, oni wszyscy mówią, że ten senat to jest tylko synekura. Przecież wszyscy go likwidują. Platforma zebrała 750 tysięcy podpisów pod wnioskiem o likwidację senatu. Ale to jest zupełnie drugorzędna sprawa. To jest drugorzędna sprawa. Ta sprawa jak zostanie załatwiona, to wtedy inne sprawy będą załatwiane jak należy. W tej chwili to jest nieważne. Jego rola jest zupełnie minimalna. To jest tylko po prostu synekura. To tylko forsa dla tych ludzi, którzy tam w tym sensie jest potrzebne, bo oni potrzebują dla tych partyjnych aparatczyków pieniędzy i tak i to. To jest potrzebne, ale innego znaczenia to nie ma. Pytanie, jak pan profesor ocenia w ogóle szansę? Szansę, jestem trochę przygłupy.
tego postulatu, bo rozumiem, że stowarzyszenie zajmuje się tylko tym tylko tym tematem. Ale tak moim skromnym zdaniem to jest po pierwsze nierealne, ale to jest taka jakby kosmetyka. Bo skoro pan profesor twierdzi, że to się ciągnie od 18 lat, pan profesor mówi, że u nas jest niestabilnie. U nas jest bardzo stabilnie. Od 18 lat jest jeden słuszny kierunek, bo się nazwiska zmieniają, który dba o to, żeby się nic nie zmieniło. I tak powiedzmy, że sympatyków i członków upewnia zdanie. Więc kto i w czyim interesie mogłyby te jednomandatowe okręgi wyborcze powstać? Bo to jest powiedzmy interes nasz, czyli wyborców, ale broń Boże interes ich, czyli tych wybranych. Więc dlaczego oni sami sobie mieliby podkładać świnie i nagle się zgodzić na... Przecież nie ma powodu, nie ma co nie, to szczególnie, zawsze to tłumaczę, bo szczególnie młodym ludziom, którzy teraz się zaangażowali, studenci, to i oni biegną zaraz do posłów. Ja mówię, tam nie wiem, o co chodzi. No nie chodźcie, prawda, tutaj, żeby powiedzieć, że oni sami sobie szkodek na szyję założyli. To jest bez sensu. Nie, no właśnie, na przykład, co pan profesor mówi, że PO zebrało te 750 tysięcy podpisów, no i że dzisiaj tam Tusk powiedział, że... A to mi się wydaje, że to będzie tak, jak się kiedyś mówiło, że partia, że jak partia mówi, że zabierze, to zabierze, a jak mówi, że da, to mówię. No, nie ma żadnego, nie ma nawet etycznego, powiedziałbym, uzasadnienia, że pana nie mogę od pana wymagać, żeby pan działał wbrew swojemu interesowi. Prawda? Żeby pan robił coś tak na swoją własną szkodę. Tak jak wiemy, jak ktoś działa na szkodę spółki, w której jest to więzienie przestępstwa. Więc nie. No dobrze, prawda? To ja, oni mają ten interes, żeby to utrzymać. Tu Kaczyński i prawda inni. Oni są zainteresowani w tym, żeby ten system, prawda, propagować, żeby był wieczny. Ale ja się nie spotykam z Tuskiem i z Kaczyńskim, tylko spotykam się z panami, z paniami, jeżdżę po Polsce i rozmawiam z tymi ludźmi, którym mówię, interes nasz jest inny. Naprzód trzeba by zrozumieć tę różnicę interesu. Trzeba by naprzód, bo to nic się nie zrobi, kiedy nie ma się zrozumienia tego, na czym ten interes polega. Więc ja rozmawiam z tymi ludźmi, którzy mają interes, żeby było inaczej. Tych ludzi, którzy mają interes, żeby to utrzymać, to policzono 60 do 70 tysięcy, a nawet nie tyle, bo w tych partiach większość to są oportuniści, którzy tam przyszli dlatego, że nie ma innego sposobu na to, żeby gdzieś jakiegoś łowu się dobrać. Ale oni nie są wcale tam, bo teraz to bardzo ciekawe, tam studenci na stronie Prawa i Sprawiedliwości zamieścili taką reklamę tych swoich ruchów, prawda, jakichś tam happeningów, coś, że będą robić i że tu studenci już teraz, prawda, popierają ich ci i owi, wiosna nasza, tam wypisali takie rzeczy, tam ktoś napisał, no dobrze, a ten prezes się zgodzi, jest taki, no prezes oczywiście się nie zgodzi, prawda, to jest jasne, że się nie zgodzi, no ale w jakim kraju żyjemy, drodzy realni politycy, prawda, czy to jest, no, jeżeli to jest taka proporcja, że tu 60-70 tysięcy, a tutaj jest 30 milionów, no to tu nie ma, jakoś te proporcje są niezachowane. To jest tylko kwestia świadomości, prawda? No tutaj jak widać, państwa przyszła mała grupka z mieszkańców Białegostoku na spotkanie, żeby o tym porozmawiać, no ale ja jestem przekonany, że w interesie tych mieszkańców Białegostoku jest, żeby to zmienić, prawda? Może to jest tak, że już nikt nic nie wierzy i każdy uważa, że wszystko jest beznadziejne, że się nic nie da zrobić, prawda, że to są jakiś taki gaz paraliżujący, jest rozprowadzany, prawda, który paraliżuje nasze zaangażowanie społeczne, który, nasze myślenie nawet, prawda, to tak może być. No. To, że wiele razy słyszałem, że już Polakom dawno tej Odra ucięto i że to jest taki naród, prawda, już właściwie jakichś takich eunuchów, którzy już do niczego nie są zdolni. Może tak. Ja akurat w to nie wierzę, no ale jest może taki okres takiego sparaliżowania. Jakiekolwiek się w Uberze, Uber jakoś nie spełnia moich oczekiwań z tego względu, że to no, taka partia, która tylko sobie rozmawia i z rzeczywistości tak naprawdę nie jest w stanie zrobić. I właśnie ja mam tak się zastanawiam, bo właśnie chodziłem troszeczkę na spotkanie, widziałem jak tam się to odbywa. Rzeczywiście można sobie powiedzieć wiele i to jest wysłuchane, nawet jakaś tam dyskusja się odbywa. Czasami jest to nawet w pewien sposób na poważnie brane przez co po niektórych przedstawicieli trochę wyższych w partii.